Cześć, witajcie detailingowi. Dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi o reszcie.
changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan. Rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and pass the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Dobrze, wystarczy tego testu trwałości. Miesiąc czasu 1300 km. Z tego co kojarzę, tak, 1300 km. I tak naprawdę z tego 800 albo 900 km autostrada, trasa. No. Także jest dobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. Siedzi długo. Co mi się w nim nie podoba, jeżeli chodzi o opony? Kurczę, to wykończenie, które trzeba dotrzeć, bo on ma tendencję połyskiwania. Tak jak ten Shine Chemicals, którego do tego będę pił, porównywał, bo on mi konsystencją i zapachem. Ja nie mówię, że to jest ten sam produkt, żeby zaraz nie było, bo ojej. Ale bardzo podobny, tak, podobny. Trwałość zdecydowanie chyba lepsza niż Shine Chemicals, moim zdaniem. Znaczy trochę lepsza, o tak, może trochę lepsza. Shine Chemicals nie badałem na tych oponach, a są wymagające. Tutaj ładnie to wyszło. Jeżeli chodzi o utrzymanie czystości, to jest tak, że po pierwszym myciu pędzel, wiadomo, złapał ten kurz, tą tłustość w pędzel i wtedy ta remover musiałem go wymyć. Tak, zbierasz i zostaje ci mat satyna. Co jest fajne. I też taka fajna bariera na oponie i do przedostatniego mycia, które pokazywałem, było fajnie. Później już niestety ten brud łapał znacznie.
Już te przedostatnie mycie to później już tak naprawdę na siłę można powiedzieć, że tak jeszcze chciałem zobaczyć, co będzie, więc jest dobrze. No co, no trzeba było sprawdzić też, bo to jest niby też produkt do plastików. A że mam z Audi plastik od tylnego siedzenia, który jest mega wymagający, chciałem zobaczyć, jak usiądzie na plastiku. Plastik wymyty, dokładnie, odtłuszczony produktem od... bateria się zaraz podaje, od Słaga. Inspekt coś tam, nie pamiętam nazwy. Zarzucony, słuchaj, z czego? Która strona? Raz, dwa. Lewa strona, moja lewa, patrząc na panel, na którym aplikowałem. Podwójna gruba warstwa i tu zdecydowanie idzie w mega połysk i jest tłusto. Prawa strona, zarzucenie i odwrócenie gąbki i zebranie, powiedzmy, też idzie w połysk, ale mocno przyciemnia. I teraz tak, ja film na tym kończę. Plastik powiesiłem na płot. Co jakiś czas traktuję go myjką, słońce go poniewiera. Wiadomo, że to jest inaczej niż jakby było na aucie, ale chcę zobaczyć, na ile się utrzyma. Kiedyś też wezmę i go potraktuję jakąś chemią. Chcę zobaczyć, jak jest odporny chemicznie. Co do produktu, czy mi się podoba? Kurczę, ja to lubię takie kremowe, żelowe. Tutaj jest płynny i nie lubię produktu, który trzeba zbierać mikrofibrą, bo on i tak gdzieś w rowkach... Przepraszam, rozładowała mi się bateria. I tak jak mówiłem, no, gdzieś zawsze w rowkach zostanie i no niestety, no kurczę, na plastiku również bardziej w połysk. No i tutaj no leżymy. Wiadomo, że po pierwszym myciu ta tłustość znika. Jakbym go zebrał na dzień dobry, też ten połysk byłby minimalny, albo może i wcale by go nie było, ale nie wiem, jak wtedy z trwałością, bo wiadomo, że jak pozwolimy produktowi posiedzieć na oponie, pomimo że jest tłusty, on zawsze w tą oponę jakoś inaczej opona go wypije. Jak zbierasz, no to wiadomo, już później nie ma co pić i moim zdaniem wtedy też, z moich obserwacji, tracimy trochę na trwałości, więc ani pałą, ani kijem. Czy produkt do mnie trafia? Niekoniecznie. Nie moja bajka. Nie moja bajka. Zdecydowanie płynne produkty, jeżeli chodzi o płynne, to widziałeś. Valet Pro mierzy wszystko na chwilę obecną. I cenowo, i wykończeniem. Dzisiaj tak, aplikacja była 31 lipca. Film nie wiem, kiedy się pojawi. Pewnie zimą. Może być nawet, że 2024 roku. I wtedy będę chciał pokazać ci ten plastik, czy jeszcze coś na nim siedzi. Ile wytrzymał ten produkt. To będzie taki no, mało wiarygodny test, ale no zawsze coś. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Pożegnałem się już, ale jednak stwierdziłem, że jeszcze do wydania będzie produkt. Ciemny jestem? O, troszeczkę, kurczę. Może rozjaśnię, co? Lepiej? Kurde, nie mówić. Ale mnie razi słońce. Dobra, niech będzie ciemno. Słuchaj, wisi, tak jak obiecałem, plastik co jakiś czas atakuje go myjką. Hydro jeszcze jest. Tutaj jest grubo,
tu jest mniej produktu i widać, że z tej strony, gdzie położyłem grubo, jest zdecydowanie lepiej. Do wydania jest prawie cała buteleczka tego produktu. Jeżeli będziesz pierwszy, jeżeli chodzi o wpis i będzie to, co? Niech będzie Aqua. Kto pierwszy wpisze Aqua, zgarnia tak naprawdę praktycznie całą butelkę tego produktu. Hej!